Okej, okay, jest u was dobrze, jest u was dobrze. I pozwalam się zacząć od tego, co skończyłem ostatnio, czyli spróbuję przejść zwyczajnie spelunki. Najwyżej, jeżeli będę się męczył strasznie długo, to przejdę na coś innego. Dobra. Pokazuj mi status offline. Mam nadzieję, że to się zmieni szybko. Okej. Okay. A, i potrzebuję ten, zbierać kasę przez to. Mam nie rozwalić shopkeeperów. Okej, okay, tu też nic nie ma. 4000 to nie tak dużo. Potrzebuję więcej na tym pierwszym poziomie. Okej. Okay. Okej, okay, tyle. Tam jest kamyczek? Jest kamyczek. Okej, okay, przynajmniej się zmieniło. I widzę, że ktoś jest. Siema, ludzie. Jeżeli ktoś nie wie, co robię, to staram się. Zawsze przechodzę rozwalając shopkeeperów. I dostałem wyzwanie: zrób to raz bez rozwalania shopkeeperów, bez używania jetpacka ani shotguna. Więc. To jest o wiele trudniejsze, niż mi się wydawało. Oczywiście kilka razy w życiu udało mi się to zrobić, ale to było takie... na pewno nie było łatwe. Krótko mówiąc, to nie było łatwe po prostu. Rozwal się o ten. No właśnie. Sekunda, zobaczę, czy mi się ten dobrze już ustawiło. Dobra. Dlaczego? Nie rozumiem, dlaczego jest osu. Sekunda. Sekundka. Bo ten mowod mnie wkurza. Bo on zamiast napisać grę, to daje osu i coś tam. Nie rozumiem tego. Dlaczego to jest osu? A! Coś ten, po prostu zepsułem. Już zrobimy. Tak. Siema, Daxes. Mam nadzieję, że to już się naprawiło. Siema, Orzech. Okej. I mogę wrócić. Bez wkurzającego mobota już. Zaczyna, że jest, ale nie wkurza mnie to komendą, to mój błąd tam był. Chciałem na szybko zmienić, że jest osu i namieszałem w kodzie. Okej. Po co ja to w ogóle robiłem? Narażałem się niepotrzebnie. Tak zrobimy. To było głupie. Oj, nie chciałem trzasnąć. Ale zawsze jak zamykam, to ktoś przychodzi, więc wolę tym razem przymknąć. Może to jest lifehack. Okej. Okay. Trzy życia to jeszcze nie jest problem, więc... Tym się nie przejmujemy. Okej.
17 tysięcy, a potrzebuje 50 tysięcy. Mam tu jakąś szansę przejść? Mogę wyjść z powrotem, okej. Okay. Nie chciałem tak zejść. Ty mi tu wpadniesz w kolce jak nic. Jedziemy. Tak, tak. Zabiłem? Właśnie, zabiłem. A zresztą jedziemy dalej. Nie wiedziałem jak to zrobić, żeby nie stracić pieska i nie dostać hita. Skończyło się na jednym i drugim. Jak mogłeś zepsuć drugi monitor? Ja na szczęście rzadko z niego korzystam, więc... Nawet się nie może zużyć, ale jak można zepsuć? Przewaliłeś w niego? Dobra. I dlaczego ja to robię? Już chciałem się... Cieszę się, że tu były kolce. Bo chciałem już wcześniej to ten skończyć. To był kiepski start po prostu. Wszystko wskazywało na to, że... Ale jak orzech? Jak? Może zrobiłeś jakiś błąd, który będę mógł ja uniknąć? Który... Nie wiem, czy to brzmiało w ogóle po polsku. Ale mam nadzieję, że zrozumiałeś. Może postrzelić z kablem? Albo w... nie wiem... Albo gniazdo, albo wtyczka. Może zrobić coś takiego prostego, co da się jeszcze... coś z tym zrobić. Tam zginiesz? Nie zginiesz. Tu się dostajemy, jak nic. Ale waje to było. O tak. Myślałem, że coś zabijeś z tym monitorem. Właśnie nie miałem pomysłu nawet co. Co mogłeś zrobić, żeby zepsuć monitor? Ewentualnie, jeżeli właśnie minął tydzień od gwarancji, to jest nawet prawdopodobne, że po prostu było przewidziane, że się zużyje po 2 latach na przykład i 1 dniu. Więc dali ci gwarancję na przykład na 2 lata. Jak sprzedawali, to już wiedzieli, że tego dnia się zepsuje. Tak wiem, że na pewno robili z... pirackimi Xboxami, jakby serwisy, które przerabiały, by można było ściągać ten, nagrać na zwykłe płytki różne gry i potem grać na Xboxie. To robili ten, przerabiali, dawali, tu mogę wrócić spokojnie, dawali tydzień gwarancji, a konsola padała po 8 dniach. Siema, po prostu Tobi. Myślę, że jak będę mówił ci Tobi, to... się nie obrazisz? Okej. Okay. Są fajne rzeczy, tylko czy ja mogę kupować? Nie mam doświadczenia w takim graniu. W takim, czyli bez zezwalania shopkeeperów, tylko przez kupowanie. A, okej. Okay. Czyli to jest możliwe, że po prostu padł. Albo kolanami biłeś, nawet nie wiedziałeś. Wow, to nie było planowane. Ale wyszło. Nie lubię ciemnych poziomów. W ogóle dalej nie znaleźliśmy klucza i skrzynki. I co najgorsze, to może być na takim florze, skoro jeszcze nie znaleźliśmy. Chodź tu. Chodź, chodź. W ogóle jak zbieram kasę, to mi się opłaca podpalać wszystkie te pochodnie, bo dostaję się za każdą jakąś kasę. Ajej, tego nie dostanę. A ja mógłbym wydać... jedna lina za ile? Nie płaczyłem ile kasy. Z drugiej strony płaczyłem.
Ale jak drugi monitor, to nie możesz sprawdzić, masz pierwszy monitor podłączony. Chyba, że tak samo jak masz, tak samo jak ja masz ten, jeden monitor podłączony przez HDMI, a drugi przez... Jak to się nazywa, ten kabel? Ale przez inny. Gadałem, zapomniałem zupełnie nazwy. The Sub. O, i zabiłem kasę. Sprawdzę, czy tu nie ma przypadkiem. Okej, okay, jest piesek. Mam nadzieję, że nie minąłem skrzyneczki. Na Twitchu niestety się nie da. Trzeba mieć określoną ilość widzów. Ja nawet tej liczby nie znam. Żeby udostępnić takiemu streamerowi zmiany jakości. Ale na pewno ta liczba jest większa od 10. To jestem pewny. W ogóle nie musiałem marnować tej bomby. Mogłem te kolce wykorzystać. I teraz mamy jedną bombę. Ale mamy 5000 kasy na plus. Więcej niż trzeba po prostu. Może jakoś kombinować przez pop-out, żeby zmniejszyć rozdzielczość. Internet zna wiele sposobów, a ja o nich... Jakoś się nie interesuje nimi, ponieważ mi chodzi. Wybaczcie, ale mi po prostu chodzi i nie szukam sposobów, jak zmniejszyć jakości streama. Okej, zmarnuję wszystkie bomby. Świetnie. 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 Teoretycznie mógłbym zaryzykować, odpuścić sobie tą jedną bombę i... Szukać bez Judget Aya tego wejścia, ale... Musielibyście pogrzebać w internecie po prostu jakiś sposób na to, bo ja, tak jak mówię, po prostu nie mam tego problemu. Więc nie jestem w stanie wam pomóc. Nie stanąłem idealnie na środku i to było widać, więc mój błąd. Mogę po prostu zrobić tak. Przecież. Tam już jest krawędź, więc nawet tam nie idziemy. Gdzie się pozbywamy. Tego potrzebuję jak nic. I dalej mamy... Kasę, okej, dobra. Jak tam na dole? W porządku. Tu możemy sobie spokojnie przejść. Tu jest kolejna kasa. Tam jest co prawda ołtarzyk, ale nie chcę mi się w to bawić. W ciemnym poziomie. Jakby nie patrzeć, HD to jest teraz takie minimum. To jest standard, znaczy to nie jest minimum, to jest standard internetowy. Więc przepraszam, że jest jak jest, ale... Okej, okay, w tej ścianie jest jak nic. Black Market. Okej. Okej, tyle mi starczy chyba kasy. Ewentualnie mógłbym sobie boomerang wziąć. I tyle. Siema Piotrek. Cieszę się Tobi, że zależy Ci na tym live'ie. Bardzo się cieszę. O, chciałem już walnąć go, dammit. Ale osłaniają ten sklep, co jest?
Okej. Ja nie walę go, goddammit. Jak nawet spadnę na dół, oni będą widzieli przez ścianę, ale... O, miałem dużo szczęścia, że go nie walnęło. Ile przeciwników i wszyscy tu osłaniają. What the hell? Nie mogę shotguna, za to mogę... Na pewno jeden taki boksik kupimy. Tu jest jeszcze kasa. 7 złotych, wow. To... grube kwoty, jakby nie patrzeć. Popatrzę z góry, czy w ogóle chce się tu bawić z tym Tiki Trap. Wow. Wystraszyłeś mnie. Spike Shoes. Kompas by mógł mi się przydać. A czy nie ma go wyżej? Jest, są bomby. I są branie. Mam jeszcze minutę. To 12 stoi, okej. Tak, 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 tak. Nie wiem, o czym mówisz. Nie wiem, o czym mówisz. Okej. Nie rozumiem, o czym Piotrek mówisz. Patrzy na Kaję, czat, na twórczy. Nie wiem, staram się to zrozumieć, nie wiem. $7.50, wow. Mnóstwo kasy. Może tu da się przejść? Da się. A, okej. Okay. Był pajączek jakiś? Albo inny bullshit? Może tu wskoczysz na pewno, nie? No. Pieska słyszymy. Tak sobie po prostu przejdziemy. O tak. Ej, no nawet swoje kasy się dostaje w ten sposób, jakby nie patrzeć. Nie trzeba aż tak oszczędzać, jak myślałem. Wcześniej to musiałem strasznie oszczędzać. Jakoś nieekonomicznie. Siema, Pimi. W porządku, szkoda, że do Climbing Globes nie mogłem wtedy kupić. Pis, posiadanie, podpowiadanie dla twórczy... Proszę, po prostu napisz zdanie i je przeczytaj. I zastanów się, czy jak ktoś to przeczyta, to zrozumie? Bo ja na razie mam z tym problemy. Okej. Okay. Jetpack. Dlaczego ja muszę to ominąć? Tu w ogóle można jakieś przejść. Ojej. A, tam nic nie ma, nieważne. Chciałem sprawdzić, co jest w sklepie. Świetnie, że ci działa, bardzo się cieszę. Co było problemem, powiedz mi? Jestem ciekawy, co mogło być problemem. Okej, okay, to już może się rozglądać. Aj, to zabieram pieska, już po wszystkim.
Ajaj, muszę na niego skoczyć. Siema, Venox. I tam po lewej podobno, okej. I co tu się dzieje? A, i cały czas te dropy. Muszę jeszcze linę wykorzystać. Też wiadomo, mógłbym jakoś się bawić w chwytanie krawędzi, ale... Myślę, że to by się szybko skończyło. I nie szukałem głowy. Nie wiem dlaczego tego... Mogłem w ten sposób minąć głowę. Ale wydaje mi się, że nie było jej. Że zwróciłbym na to uwagę po prostu. Tu mogę zejść niżej. Jest głowa, dobrze jest. Tu mogę zginąć. I teraz pytanie, czy chcę HP, czy chcę przedmiot? Chyba ani jedno, ani drugie, bo ten piesek jest wysoko, a nie chcę ostatniej linii wykorzystywać. Dobra. Ale zrobię jej coś z tym, czy się samo naprawia? Bo mi się często już same rzeczy naprawiają. I wtedy po prostu... Niech sobie będzie. Yolo Pingwin właśnie się zabił. Sklepik z Climb Gloves. Tu w ogóle bym dużo rzeczy kupił. Mógłbym nawet wszystko kupić. To mogę kupić, to mogę kupić, to mogę kupić. O, w ten sposób. Okej. Okay. Żyjemy. To jest bardzo banalne wyzwanie, jakby nie patrzeć. O, grzmot w ogóle się ma. Widzisz, grzmot, teraz mam życiówkę. Jak jeszcze był hype na The Binding of Isaac, to miałem 80 osób, naprawdę. A potem... Tak zwany... Jak się nazywa ten na YouTubie, co dla kasy nagrywa? W sensie, że ma nawet koszulki, że dla kasy nagrywa. Gimpay. Potem przestał nagrywać i miałem nagle naście i wygląda sytuacja tak jak teraz. Ale nie narzekam. Jest spoko. Na czym polega wyzwanie? Nie skończyłem. Na tym polega, to jest bardzo banalne, jak tak dużo osób zwyczajnie przechodzi, że po prostu nie mogę zabijać shotkeeperów, nie mogę zabijać shotguna ani jetpacka. Takie trudne wyzwanie. Gimbay? Też może być. Okej, to muszę zwalić Anubisa. Gdzieś jest. Nie mam go przy wyjściu. Chodź tu. O, w złym miejscu to położyłem, bo chcę tam przejść. I nie widzę Anubisa. Jest tutaj. I trzeba do niego wracać. Znowu zmarnuję te liny, ale no cóż. Tak musi być. Chodź tu. To w ogóle miało... Co jest? Bullshit. Bullshit, atakują mi tu. Strasznie głupio, zleciłem kilka żyć. Ale się stało. Wcześniej jak rzuciłem minę, to mi ten od razu tam eksplodowało, więc tego się spodziewałem też tym razem. Ale nie wiem dlaczego się tak nie stało. Tu jedziemy. Tu możesz spokojnie zejść. Mam climbing gloves, więc nawet nie muszę tu nic zrobić. Nie wiem o co chodzi, banykał. Wiem, że Gimpera ten, że mówił, że ma to, na to wywalone, czy go przezywają, czy nie, więc wszyscy go przezywali jakoś, nie pamiętam jak.
A mimo to, nawet jak ktoś mówi, że spoko, możecie mnie przezywać, mam to gdzieś, to nie znaczy, że mają go wszyscy. O, spoko, to będziemy go przezywać, bo ma to gdzieś. To nie tak działa. Okej, i tak shotguna nie mogę mieć, więc... Okej. Tam nie muszę iść. Okej, niżej jest. Bałem się, że ten... Ten, jak, nie wiem, słamp mnie przy ten, przy gwoździ. Chodź tu na prawo. Chodź tu na prawo. Na przykład śmieci. Minęło ci ile? 27 minut, to jest jedno podejście. To znaczy jedno tam wcześniej skończone i to. Użyjemy bomb na nim. Świetnie. Nie trafiłem, ale wyszedłem przynajmniej bez hita. I teraz szukanie, gdzie jest wyjście. W ogóle, jakby się dało, to bym się wpakował na górę. Potrzebuję tych rzeczy. Potrzebuję tych rzeczy. Zgnieść go, bo on mi tu będzie wkurzał. Może będzie dało się to od drugiej strony zrobić. O! I tu też po prawej stronie jest. Okej. Tu gdzie? O, tu. Gdzieś tu jest. Patrzę jakby co na Necronomicon i ten oceniam. Wow, tak się da! Tak się da, jakby co, tak się da, ja to widziałem przecież. Oni tu przyjdzie, nie? Nie, nie przyjdzie mi tu. Też kiedy ty po prostu się, ten, jeżeli nie zwolnimy szynowisa, to się coraz więcej ich pojawia i chodzą na lewo i prawo, jak zwykłe szkielety. Nic specjalnego. Po prostu jest ich mnóstwo i to jest problemem później. A, dobra, teraz dobrze. Na szczęście w tym challenge nie było mowy o tym, że nie mogę wziąć amuletu Vlada, który daje odporność na lawę. Siema Tobiasz, fajnie, że wbiłeś. God damn it. Chciałem być niemiły dla Kiroxa i tak przywitać się identycznie jak on robi, czyli... Sia, miło, że wbiłeś, co tam u ciebie? Nieważne co mówisz, mam tu gdzieś. Czyli tak po prostu wychodzi w praktyce, a może nie, niekoniecznie tak chce. Ale tak wychodzi. Okej. I ten amulet oczywiście spadł. Bardzo nisko. A jakbym rozwalił... Ajaj. Zejdź mi tu niżej. Jakbym rozwalił któregoś z tych wampirów, to bym miał cape przynajmniej. Tego cape nie chcę akurat. Dodaję double jump, który jest słaby. Okej, też może być. I tu też... Znaczy, tu bym musiał przebombować się, żeby mieć wyjście. Challenge jest banalny, więc muszę po prostu przejść bez zabijania szopki pejów. Używania jetpacka i shotguna. Takie są wymagania. Czego nie zdejmuję z kamerką, bo ten. W sumie wyszło tak, że jako nigdy mnie te kamerki. Ten nie był to dla mnie jakiś wielki plus, tylko było po to, żeby więcej osób mnie oglądało. Wyszło tak, że nie oglądało mi więcej osób, ktoś napisał, mógłbyś wywalić tą kamerkę, bo tylko zasłania. I odpowiedź zabrzmiała tak. Po prostu ktoś w końcu napisał, że mu się nie podoba i tyle. Na razie to
Dobra, tajna rozmowa z tatą. Skrzydła w lada dają double jump. To jest słaby ogólnie, rzecz biorąc. Chodź tu. Okej. Okej, to jest niepokojące troszkę. Szczególnie, że mam climbing gloves. Ajajaj. Chyba muszę tutaj użyć bombę. Przynajmniej jedną. Okej! Całkiem mi to uspokoiło sytuację. Nice. No, challenge jest banalny, ale dla mnie nie jest. Następny challenge, jaki dostałem, to jest nie używaj bomb. To jest chyba lepszy. Okej, to jest przejście. No chodź. To jest fake, według mnie. Ostatnio często szczeka. Albo wyje po prostu, nie wiem. Okej. Jeszcze jeden poziom i walka. To już nie za bardzo na tym streamie, ale mógłbym zmienić... O, nie. Na następnym streamie mógłbym zmienić, bo to po prostu bym musiał w ustawieniach grzebać. Okej. Gra mi minimalnie pomaga pod koniec. A właśnie. Myślę, że tak się go wykończy. Tak. To może być rozwalane, bo to mi nic nie robi. O, nie rozwaliło cię. O! Tu jest samec paniaki. Jakby nie patrzeć. Okej. Tu jest bezpiecznie. Okej. I tu na lewo już jest wyjście. Okej. Jestem ciekawy, jak ja Olmeka zabiję. Olmeka, Yamę. Chwila. Dostaję mnóstwo bomb. Tylko... Chyba mam plan. W tym wyzwaniu po prostu nie mam ani jetpacka, ani shotguna, ani nie wkurzyłem żadnego szlopki pojazdu, dlatego mam strasznie mało przedmiotów. Nie wiem, czy trzeba jedną bombę na nich, czy dwie. A to mi da... O, straciłem w ogóle jeden bombek. O! A! Dammit. A! Dobra. Wiecie, jest po prawej, więc to mnie interesuje. Okej. Chcę się podbić tego nietoperza, więc muszę uciec znowu na dół. Spam od Mobota, dzięki za informację Twitch. Każda jest informacja, że Mobot zrobił wiadomość, nie wiem, nie wydaje mi się. To będzie mój plan. O. Rękę mu rozwaliliśmy. Aj! Nie widzę jego ręki. Dlatego nie mogę ocenić... A! Trzeba uciekać. Nie mogę ocenić... Czy mi tu atakuje, czy nie. To jest kiepski plan. Okej. Już chyba nie będzie naparzał. Nie dalej będzie naparzał, tylko... Czy mogę takie coś zrobić? O!
Okej, to było najlepsze zakończenie walki z Yamą. Muszę zobaczyć na replayu, sekunda. Z niego bomby spadły na mnie, tak? Tak jest! Dobra. Teraz mam nie używać żadnej bomby. Chyba, że macie jakąś lepszą propozycję. To mogę zająć się inną grą, bądź innym wyzwaniem. Co? Dlaczego ja mam 53 osoby? Skąd by się ludzie wzięliście? Siema wszyscy. Witam wszystkich nowych, bo bez wątpienia większość z was jest tutaj pierwszy raz. Nie wierzę w tą liczbę. Twitch mnie celuje. A weź Eggplant Challenge to jest zupełnie ten. To jest inna liga, to jest najwyższa liga. Ile? Dwie albo trzy osoby zrobiły to solo. Dobra, nie tędy. Bez używania bicza. O, to w sumie nie jest taki głupi pomysł. Ale załóżmy, jak zacząłem bez bomb, to zrobię to. O! To była jakaś głupia fala, w sensie... Nie wiem, skąd ci ludzie na sekundę wzięli i zniknęli. Już jest 30. To i tak jest więcej niż zwykle, ale to nie jest 50. Nie rozumiem, co się tu się dzieje. I teraz 50! Nie wiem, może dashboard mi oszukuje tu. Ajaj, nie chciałem tak robić. Zrobimy ten bez bicza. Nie interesuj się, siema. Grzmot jeden nie promuje. Bez informacji. Bezinteresownie chce mi tu wspomóc. Tak, to jest bardziej prawdopodobne, że robi mi multikonta. Jak najbardziej. To jest o wiele bardziej prawdopodobne. Dobra. Dla grzmot to mnie ciekawiło, że dostałem od znajomego... Siema, wiadro. Że masz własnego TeamSpeaka. Kumpel mi wysłał IP do jakiegoś tam TeamSpeaka, a to nagle do ciebie i Gromeza. A się okazało, że to jest jakiś TeamSpeak docenta. I że woli... na to wygląda, że siedzisz u niego zamiast u siebie. Ale dobra. Miał być bez bomb. Dobra, jeszcze nie użyłem żadnej bomby. DDoSy są lepsze, mówisz? DDoSy są straszne. To się zgadza. A w ogóle z docentem już dawno nie gadałem. Jak już nie gra w CS-a, to... Po prostu nie ma dlaczego. Nie ma tematu do gadania. Ani powodu, żeby zacząć. Niedysponowany jest, okej. Okay. Ja bardzo się cieszę, że nie zabierałeś mi nigdy tego, moda. Ale też jakoś często ostatnio nie byłem, więc nawet o tym nie wiedziałem. Okej. Okay. Miałem go zamierzyć, ale wybrałem złą broń po prostu. Ball and Chain Challenge, tak? A to można... Można by to zrobić. Nawet nie wyszło. Można by to teraz zrobić. W sumie. Czemu... Tam jest shotgun jeszcze przecież. Tylko ukryty, dlatego go nie wziąłem. Zapomniałem o nim. Robimy to. Robimy klasyczne... Ball and Chain.
Muszę rozwalić dwa ołtarze, żeby to otrzymać. O nie, hejterów nie ma. A co, jak ktoś mnie pytał, co myślę o hejterach i mówiłem, że tam kilku miałem, ale... Takich hejterów to chyba każdy by chciał mieć. Którzy hejtują, że... Jesteś jak FUBU, bo używasz... modulatora głosu. Takie hejty. Tu. W ogóle jakby co, nie można zrobić Ball and Chain Challenge, zrobiłem przed kanał. Do jamy. Po prostu się nie da. Fizycznie. O, zejdź tam sobie spokojnie. Tutaj później pójdziemy. Okej, tam od razu pójdziemy. O, hello! I tu koniecznie potrzebuję tego jetpacka. No idź tam, idź tam, idź. Dobra, z głowy. Jeszcze jeden przy wyjściu, a to jest mniejszy problem. Tu jest jeszcze pułapka. Okej. To sobie przeżyjemy casualowo. No chodź tu. No. Tu mamy shotgun. Hejty, hejty. Tak. Przestań hejtować, będę robił dalej to co robię. Bla, nie wiem jak się reaguje na hejty. Zazwyczaj powinien być wkurzony chyba. Mam nadzieję, że ten. To w sumie, nie wiem. Nie wiem co powiedzieć, jakby ktoś mnie hejtował, to pewnie się wkurzył, ale... Jak na razie miałem takie hejty. Tak jak mówiłem, że... O! Okej. To tutaj. Wypuścimy cię może? Potrzebuje to climbing loss? Niekoniecznie. Chociaż... Jeżeli chcę robić ball and chain, to koniecznie. Okej. Czasem się buguje i mogę się w tym odwracać, więc mogę spokojnie teraz zginąć. Mocne hejty właśnie, aż nie wiem jak co powiedzieć. Źle położyłem bombę, troszeczkę za wysoka. Ale... Dwie bomby, żeby do tej trzy, to i tak niezły deal. Dlaczego muzyka leci? Tu już nikt... O, okej, okay, jednak tutaj żyje. Ty żyjesz. No przecież. Ale cwaniak. Jednak mamy tutaj cwaniaka. Muszę teraz znaleźć jeszcze jeden ołtarzyk i go zwalić. W ogóle nie muszę odbierać Black Marketu, jeżeli ten... Jeżeli... Chcę być Ball and Chain, ale... Odwiedzę i po prostu nie podniosę Ankh. Bo jeżeli bym zginął, to po prostu Ankh by sprawił, że nie miałbym już kuli. To jest gdzieś... Bliżej tutaj.
gdzieś tutaj. Jest. Że oczywiście idziemy ten, powalczyć z nimi. Jakby inaczej. No weźcie tu. A i przesunąłem własną bombę, damit. A jakby to zrobił? Tak. No. No. Tak możemy rozmawiać. Przejdę tędy, będzie bezpieczniej. O, subujesz ten? Subujesz... Room on Fire teraz to jest, a wcześniej Nip TV. Nie, dobra. Pomyliłem z Freybergiem, nieważne. To jest zwykła emotka. Pomyliłem z ten... z graczem z CS-a, który jest... Nie! To jest bardzo podobny. I sobie wcześniej się śmiali, że to jest Freyberg właśnie. No giń! Nie pomagaj mi! Idź stąd. No. Dobra, jest. Okej, piesek żyje. Fajnie. Coś ci nie idzie właśnie, Tobi. A są cwaniacy, tylko ich nie zauważasz. O! Okej. Okej. Jest tu ktoś? Nie ma. A tu na pewno ktoś jest. Powiedziałem. Okej, okay, okuleje mam. Strzały słychać. Są strzały. Wow! To jest cwaniak. To jest właśnie cwaniak. Który nie żyje. A tam jeszcze żyje, to on sobie może żyć. Tak jak mówiłem, nie biole. Ank. Gram dużo w CS-a, ale niestety mój komp... Nie wiem... Mam w CS-ie 300 FPS-ów i nie mogę go streamować, bo gdy odpalam przez OBS-a w oknie w rozdzielczości HD na najmniejszych detalach mam 30. Nie wiem, gdzie robię błąd po prostu. Double kill. Dokładnie tak. Są liny. Szukamy kolejnego ołtarzyka do rozwalenia. Nie widzimy tych emotek, niestety nie. Okej. Jak to najlepiej... O, mogłem, miałem szansę. Okej. Okay. Mam nadzieję, że tutaj ołtarzyk znajdę, bo na Ice Caves'ach dosyć często są. Okej, okay. Łatwy sklepik będzie. Bo wystarczy stanąć na jego poziomie. Albo niżej. Aj, walczył jeszcze. Skubany. Szkoda, że nic z tego sklepu nie dostaliśmy. Skubany. Nie może spaść. Pomożemy mu. O! Sam sobie pojedził. Macie, bawcie się.
Siema, Loetek. Okej. Okej, być może... A nie, nie mam tego Anka, więc się nie będę w to bawił nawet. Szukanie posągu. Tylko... Oczywiście z tym... Z czym? Z Ball & Chain Challenge trzeba mieć takie szczęście, żeby znaleźć te ołtarze. I teraz najwyraźniej mam pecha. Bo nie mogę żadnego znaleźć. Wow! To jest naprawdę ten... Nie, nawet jak to nadę, bo to nie jest zagadka, jak mam na imię. To da się bardzo łatwo zgadnąć. To jest oczywista oczywistość raczej. Okej. Okay. Dalej szukam jakiegoś... miejsca, gdzie... mógłbym podłożyć bombę, ale nie ma. No nie ma. Trzeba u mnie się dobrze pokazać. Najlepiej nie spamować, odpowiadać na pytania, jakie ludzie mają. I z czasem bez wątpienia dostaniesz moda. Po prostu ja, to nie jest tak, że mówię, szukam moda i muszę go mieć teraz. Po prostu, jak widzę, że jakaś osoba się nadaje, to dostaję. Nie ma tego ołtarza. A Ball & Chain przez samo Templus to nie jest aż takie wyzwanie. Znaczy to jest, ale... ale nie aż takie. Poza tym można zmusić Olmeka, żeby zgniótł kulę. Okej. Okay. Ciebie mamy z głowy. Mam pitcher z mid, tak? Ice, akurat zszedłeś. Dobra. Zniknijcie. Gdzie to jest? Ej! Nie mówcie mi, że to zgniotło. Znaczy ja akurat nie potrzebowałem w tym wypadku. Na szczęście. Ale zapomniałem, jak to się nazywa. Scepter. Nie potrzebowałem go w żadnym wypadku, ale nie ma. Okej. Okej. Zazwyczaj scepter z tego wypada i to widzieliście zeszło wcześniej, jeżeli nawet nie widzieliście wcześniej spelunki, że takie żółte coś wyskakiwało. Broń naparzająca tą samą bronią, co miał teraz Anubis. Znaczy, jak nie będziesz podpadał i zauważył, że jesteś na live'ach, starasz mi się pomóc, nie wkurzasz mnie zbyt często. A to jest bardzo duża szansa, że dostaniesz moda. Gwarancji nigdy nie ma, ale... Okej, jest ołtarz. Okej, idziemy tak. Nieważne, że coś zrobiłem całkowicie źle, ale... ale jest. Na jeden poziom, nie? Ale jest. Taki challenge. No, chodź tu. Aj, to był zły pomysł. Jak najbardziej to był zły pomysł. Ale mogę je zwalić przynajmniej. Okej. Okay. Chodź tu. A! O, shit.
Chodź tu. Aj, to nie jest aż takie łatwe, jak myślałem. A przynajmniej buguje tak samo szybko. Ten. Chwila. No dzięki, Lojtek. Dzięki wielkie. Nie wiem, co tak wszyscy nagle mi pojmują. Co ja zrobiłem? Siema, Mateusz. Za ten challenge też można zrobić. Jak najbardziej. A to jest słaby. To nie, bez ujazdu to jest po prostu słaby challenge. Bo nic się tam specjalnego nie dzieje. Będzie się stają, fajnie. Ja też, żeby się nie podlizywał, bo to wiadomo. Raczej podlizywanie się nie pomoże ci dostać moda. I to akurat zwalenie ten Olmeka z kulu to nie jest aż takie trudne, bo wystarczy zrobić tą dziurę i go zaprosić. A tego następnym przystankiem będzie jama, ale nie tym razem. Tylko właśnie wtedy po prostu musiałbym mieć takie szczęście jak teraz. A tego nie zagwarantuję, że właśnie będzie ołtarz tak późno w grze. Ten drugi. Robota przez całe? Jest takie coś? Nie, robiłem takie coś? Jesus. Robota. No ty mówisz. Jak mówisz robota, to mi się kojarzy ten. Po prostu. Po prostu mi się kojarzy skin, który można odblokować. A innego robota to nie mogę sobie przypomnieć. Może robiłem, ale nie przypominam sobie nic w tym stylu po prostu. To jest właśnie najlepsze. To jest najlepsza część tego wyzwania. Robota, bo teraz mamy czas, żeby się zastanowić. Niosłem robota, bo jeżeli mówisz o skinie, to to się często nosi robota. To znaczy typek nosi robota, jak robi eggplant, żeby ten robocik przeniósł mu septę, czyli tą broń po Anubisie. To wtedy się używa właśnie albo niewolnika, albo bardzo często, najczęściej używa się robocika. A może po prostu niosłem ten, jak z Cake'em graliśmy. Nie, tu nie ma tego. Nie ma platformy. Ona już poleciała w górę. Platforma poleciała, ale bez zawartości. Eggplant. Najpierw muszę zrobić wszystkie inne, żeby mieć jakiekolwiek szanse w Eggplant. Poza tym, musiałbym zresetować save'a. A jak pierwszy raz tego nigdy nie zrobiłem, to jakoś mnie nie ciągnie do tej akcji. Na klawiaturze i odwystawiamy, to ja minusów nie przejdę. Nie o to chodzi w challenge'u, przynajmniej w moim rozumowaniu. Siema, Cake. Ja tu nie widzę Cake'a. O, jest! Siema! A, bo ty jesteś ten trolem, mi dajesz taki głupi kolor. Okej. Jak macie propozycję, można zmienić grę, a w międzyczasie bym zrobił... Znaczy w międzyczasie. W międzyczasie, jak się zastanowicie, zastanawiam się, co by teraz zrobić. Pomęczę się, będę często ginął, ale pomęczę się z speedrunem. Ewentualnie, jeżeli nie będzie żadnych itemów, to low percent speedrunem. Oczywiście mój speedrun będzie w porównaniu do tych topowych bardzo wolny. Ewentualnie skończy się bardzo szybko, nie zdążyłem tu podskoczyć. Będzie bardzo wolny. Bo będzie tak miał z 5 minut.
jeżeli dojdę do końca. Że to oczywiście musiało być żywe. No i fajnie, taki speedrun. 20 sekund. Ale już ten, mówiłem, że nie przepadam za wyzwaniami w Isaacu. Bo po prostu zawsze łamię zasady i dlatego już te wyzwania nigdy mnie nie bawią. Po prostu wiem, że złamię w końcu zasady i zazwyczaj to robię. Zawsze to robię. Ale wolny ten speedrun. Zazwyczaj dostaje się do dżungli w minutę, a teraz mam 20 sekund, żeby zrobić normy. Isaac speedrun. Mogę przeznaczyć następnego live'a na to. Bo to jednak są długie speedruny, jakby nie patrzeć. Okej. Okay. Wszystko świetnie minąłem oprócz tego jednego najłatwiejszego miejsca. To jest tak, zaproponujcie coś, a potem będę wybrzydzał na wszystko, co powiecie. Tak to działa u mnie. Nie możesz nikogo zabijać, a jak kogoś zabijesz, to musisz sobie jedno życie stawiać. Czyli ten Pacific, co mnie koła męczył. To jest straszny challenge. Community Remix. Bardzo mało z niego wiemy. Więc można zrobić vanillę, jak najbardziej. To jest dobry pomysł.